Rosjanie mają poważne problemy logistyczne. Rosjanie mają problemy logistyczne. Postępy spowolnione przez błoto. Rosjanie postępują powoli, obawiając się wyjścia poza kanały zaopatrzenia, jak w przypadku początkowej, nieudanej próby natarcia na Kijów. Ich postępy są więc ograniczone do zaledwie kilku kilometrów dziennie, podało źródło w Pentagonie, cytowane przez New York Times. Rosyjskie wojska robią powolne i nierówne postępy w Donbasie na wschodzie Ukrainy i w dalszym ciągu borykają się z tymi samymi problemami z zaopatrzeniem, które hamowały ofensywę na początku inwazji, podał w czwartek dziennik New York Times, cytując źródło w Pentagonie. Wojna w Ukrainie. 65. Dzień inwazji Rosji. Relacja na żywo. W obecnej fazie wojny siły ukraińskie i rosyjskie toczą zaciekłe walki, odbijając sobie wzajemnie pojedyncze miejscowości. Rosyjskie wojska robią pewne postępy, ale daleko im do osiągnięcia ogólnej przewagi, przekazał ten wysoki rangi urzędnik Pentagonu, zastrzegając sobie anonimowość. Rosjanie postępują powoli. Obawiając się wyjścia poza kanały zaopatrzenia, jak w przypadku początkowej, nieudanej próby natarcia na kijów, ich postępy są więc ograniczone do zaledwie kilku kilometrów dziennie, twierdzi źródło. Rosjanie nie uporali się ze wszystkimi problemami logistycznymi, Rosjanie nie uporali się ze wszystkimi problemami logistycznymi, powiedział urzędnik. Dodał, że dostawy żywności, paliwa, broni i amunicji wciąż są powolne, mimo że obecnie linie zaopatrzenia są znacznie krótsze niż na początku inwazji. Walka na równinach Donbasu wydaje się korzystna dla najeźdźców, biorąc pod uwagę przewagę liczebną i technologiczną oraz bliskość węzłów zaopatrzenia w Rosji. Wiosenne deszcze i ocieplenie pogody mogą jednak działać na ich niekorzyść, zmuszając czołgi, ciężarówki i pojazdy opancerzone do korzystania z asfaltowych dróg, przez co będą bardziej narażone na ataki w stylu partyzanckim. Mówiąc otwarcie, spodziewamy się, że ich postęp zostanie częściowo spowolniony przez błoto, powiedział urzędnik Pentagonu.